Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Poniżej na linii macie konkretne tematy, którymi się dzisiaj zajmujemy, także możecie albo obejrzeć całość, albo przejść do konkretnego pytania, tematu, który Was interesuje. Zapraszam. Pierwsze pytanie od Izabeli. Ile białka powinna jeść mało aktywna kobieta na redukcji, Pani zdaniem? Do zredukowania 15 kg. Ja polecam zacząć po prostu od obliczenia sobie, jaką tam kaloryczność potrzebujemy i stopniowego ewentualnie zwiększania tego białka na redukcji, bo zazwyczaj przy odchudzaniu więcej białka dobrze działa, bo właśnie pomaga nam tą wagę redukować. I tak jak na przykład na adaptacji około 15% może być tego białka łącznie w diecie, to na redukcji nawet 30%, czyli zobaczmy, że nawet dwukrotnie więcej. Natomiast to jest taki próg, który warto ustalić dla siebie indywidualnie. Tutaj też Izabela napisała o mało aktywnej osobie. Wiadomo, że im większa aktywność, tym tego białka więcej, ale też z wiekiem u niektórych osób lepiej sprawdza się właśnie podnoszenie tego białka ze względu na wspieranie jakby mięśni albo przeciwdziałanie zanikowi mięśni. Natomiast żeby tak sobie na przykład to obliczyć, to zakładając, że nawet na redukcji, myślę, mniej niż 1500 kilokalorii to nie jest dobry pomysł, no to zobaczcie, 1500 kilokalorii, jak sobie z tego weźmiemy te 15%, czyli na adaptacji, to wychodzi nam 56,25, czyli te 60 gramów, to mówiąc o adaptacji, to jest takie minimum. I ja bym z tej puli, w zależności od tego, jakie będziemy mieć poziomy, czy to glikemii, czy to ciał ketonowych, czy po prostu samopoczucia, czy jakie będą efekty właśnie tej redukcji wagi, bym to zwiększała. A jeżeli byśmy sobie zrobili 30%, no to tutaj mamy ponad 100 gramów białka, nawet 130 gramów białka. Także moim zdaniem, no zazwyczaj ta ilość przy redukcji oscyluje w okolicach 100 gramów białka, czasem trochę mniej, no bo to właśnie zależy od tego, jaką mamy kaloryczność. Drugie pytanie jest od Marii Elżbiety Anny. Czy jest możliwe, że nerki mogą ucierpieć po kilku latach stosowania keto? Znam przypadek, kiedy osoba wylądowała w szpitalu z chorymi nerkami i zdaniem winne było keto. A może po prostu robiła coś nie tak, popełniała błąd, który się zemścił. Pytam, bo sama jestem na diecie ketogenicznej i nie zamierzam z niej rezygnować. Z drugiej strony chciałabym zachować nerki w zdrowiu. I jeszcze jedno, czy keto może upośledzić funkcję wątroby? Ostatnio moje badania wykazały, że trochę szwankuję. Zaznaczam, że przed keto badań nie robiłam, nie mam się do czego odnieść. To jakby tutaj już dobre uwagi sama wysnułaś, wnioski, ponieważ jeżeli coś zrobimy źle, jeżeli to nie będzie zbilansowane, no to wiadomo, że każde żywienie może być szkodliwe. Natomiast ogólnie dobrze prowadzona dieta ketogeniczna nie powoduje żadnych problemów z nerkami. Natomiast te parametry mogą, jeżeli chodzi o nerki, w wynikach badań mogą się podwyższyć na samym początku, wtedy kiedy też mamy dużo większą właśnie filtrację i pozbywamy się wody razem z glikogenem mięśniowym czy to wątrobowym. Dlatego też ja tak nieraz już Wam mówiłam, że nie polecam robienia badań na samym początku adaptacji. Natomiast nie jest tak, że dieta ketogeniczna może być szkodliwa dla nerek, a nawet diety wysokobiałkowe, chociaż dieta ketogeniczna nie jest dietą wysokobiałkową, ale nawet badania pokazują, że diety wysokobiałkowe wcale nie muszą powodować problemów z nerkami u osób, które te nerki miały zdrowe. Więc tutaj jakby żywienie nie będzie miało na pewno na to negatywnego wpływu. A jeżeli chodzi o wątrobę, to znowu, na samym początku może ona być obciążona, no bo musi zacząć produkować te ciała ketonowe i ma jakby dużo tej pracy. Jeżeli jeszcze są jakieś toksyny, złogi, no to to wszystko jest jakby praca naszej wątroby, więc rzeczywiście należy ją wspierać. I znowu, jeżeli na przykład przychodzi do mnie osoba zdrowa, bez żadnych problemów z wątrobą, to zazwyczaj po prostu wprowadzenie diety ketogenicznej, oczywiście zawsze dobrze zbilansowanej, nie ma żadnego problemu i sobie z wszystkim organizm radzi. Natomiast jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto ma stłuszczoną wątrobę, kto ma podwyższone mocno na przykład ALT, AST,
czy po prostu widać, że ta wątroba nie domaga, no to w takim wypadku staramy się tak poprowadzić tą dietę ketogeniczną i tak dodatkowo zastosować suplementację chociażby pod kątem wsparcia wątroby, żeby tą wątrobę wzmocnić. Natomiast sama dieta ketogeniczna raczej ma pozytywne działanie na naszą wątrobę pod tym kątem, że na przykład przy jakichś tłuszczeniach wątroby możemy to cofnąć, niż negatywne. Tylko to wszystko zależy od tego właśnie, jak to prowadzimy. A odnośnie tego jakby zdrowego podejścia do naszej wątroby, to już we wcześniejszych odcinkach mówiłam o tym właśnie, jak wątrobę wspierać, także można sobie po prostu do tego wrócić. Kolejne pytanie jest od Ani. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i Neli. Bardzo dziękujemy, Aniu. Fajnie byłoby móc dowiedzieć się więcej o ETRF. Próbowałam tego schematu, ale mało się to sprawdza w kontekście życia rodzinnego. Jeżeli ktoś nie wie, ETRF, mówiłam o tym jako early time restricted feeding, czyli to wczesne okno żywieniowe, poranne, jakby, które jest zgodne z naszą chronobiologią. Dobrze, Ania pisze dalej. Rano praca, po południu wszyscy są w domku, wówczas jemy swoje posiłki. Ciężko jest mi po prostu z nimi siedzieć z kubkiem herbaty, kiedy wszystko pachnie. Czuję wtedy, że coś mnie omija, że nie mogę, a nie lubię nie móc. Widzę też, że gdy w pracy zjem koło 11 jakiś lekki posiłek z 20 gramami białka, zwykle jajka na miękko, a potem koło 16-17 pełnowartościowy posiłek z rodziną, to zdecydowanie lepiej się czuję zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Czy taki schemat jest także w porządku? W końcu badaniami, a każda osoba jest przecież indywidualnością. Jedzenie jest chyba dla nas, a nie my dla jedzenia. Pozdrawiam serdecznie. Dokładnie, Aniu, ja też tak uważam, że nie, to my powinniśmy dopasować styl życia swój i pewne zmiany do siebie, a nie siebie podporządkowywać wszystkim czynnikom zewnętrznym, chociaż czasem trzeba iść na pewne kompromisy. Natomiast jeżeli ty jesz ostatni posiłek koło 16-17, to według mnie to się wciąż mieści w założeniach tego wcześniejszego okna żywieniowego, bo tutaj bardziej mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś je całkiem wieczorem i wtedy nie do końca jest to zgodne z chronobiologią. Natomiast jak najbardziej zjedzenie wspólnie, na spokojnie, rodzinnie posiłku o tej 17, czy nawet 18, czy 19 czasem, to uważam, że jest dużo lepsze rozwiązanie niż gdzieś tam podgrzewanie na przykład w pracy, w mikrofali sobie czegoś. Także spokojnie, moim zdaniem to jest dobra opcja. Jeżeli jesz o 11 i dobrze się z tym czujesz i nie masz żadnych problemów hormonalnych, ten pierwszy posiłek, no to też jakby nie będę się z tym kłócić. Nieraz to mówiłam, że no, u osób z problemami warto spróbować jeść śniadanie wcześniej, ale jeżeli się dobrze ktoś czuje jedząc o 11, to ja nie będę mu wmawiać, że musi jeść wcześniej, bo daleka jestem od tego. Także myślę, że to jest całkiem dobre. Poza tym też pamiętajmy, że jeżeli na przykład jesteśmy, nie wiem, nic nie jemy, ale wokół nas jest masa różnych zapachów i tak dalej, to nasze kubki smakowe też zaczynają pracować i ta faza głowowa trawienia też się uruchamia i nieraz na przykład od samego tego wdychania po prostu pysznych rzeczy czy wejścia do cukierni może nam się podnieść poziom glukozy czy też insuliny, więc też takie przesiadywanie tam, gdzie jest jedzenie, inni jedzą, a ja nie, też nie jest tak naprawdę najlepszym pomysłem. Także myślę, że Aniu, ten ostatni posiłek 16-17 u Ciebie to naprawdę jest dobra opcja i też oczywiście zawsze patrzymy, jak się z tym czujemy i jak to na nas w dłuższym okresie czasu wpływa. Pytanie od Mikołaja. Jestem na końcówce głodówki 72 godziny. Glukoza 64, ketony 5,2. Hipoglikemia jest standardowo poniżej glukozy 70. Pytanie, czy jest się czymś martwić? Przez całą głodówkę spożywałem wodę, sól i kawę z kurkumą, imbierem, cynamonem. Drogi Mikołaju, i w ogóle to jest kwestia, myślę, dotycząca wszystkich, którzy stosują na przykład niskowęglowodanowy sposób żywienia. Pamiętajcie, że pewne standardy, pewne normy są przyjęte no, niekoniecznie dla nas, tak? Czyli na przykład tak jak kwestia tej hipoglikemii. Czy to poniżej 70, czy nie? No u nas sytuacja jest taka, że my mamy ciała ketonowe. Zobacz, że u Ciebie, Mikołaj, te ketony były aż 5,2, czyli naprawdę bardzo wysoko i to jest normalne, no bo Ty przez bardzo długi czas, znaczy bardzo długi, no 72 godziny, można się kłócić, czy to krótko, czy długo, ale jednak nie jadłeś przez te 3 doby
I tym sposobem Twój organizm zaczął wytwarzać i korzystać z ciał ketonowych, tak? Czyli jest w stanie ketozy. Dlatego on nie potrzebuje glukozy. A i tak ją ma, bo oczywiście są procesy neoglukogenezy chociażby, które jakby sprawiają, że my sobie sami wyprodukujemy tyle tej glukozy, ile potrzebujemy. Natomiast to jest zupełnie normalne i jeżeli się dobrze czujesz, jeżeli nie, po prostu nie wiem, nie zasypiasz, nie odpływasz, nie odlatujesz, a przy takich wynikach jakby wygląda na to, że wszystko jest w porządku, to to nie jest hipoglikemia. To, że cukier spadł Ci w takich warunkach, czy to jeżeli jesteśmy na keto poniżej 70, to nie świadczy o hipoglikemii, bo po prostu korzystasz z innego paliwa i też właśnie wszystkie te normy powinniśmy dopasowywać do siebie. Na przykład przy insulinie. Ja uważam, że insulina u osoby zdrowej powinna być w okolicach 10. Natomiast nie 24 czy 25, jak podają normy laboratoryjne niektóre, tylko w okolicach 10, najlepiej poniżej 10. Ale z kolei, jeżeli jesteśmy na keto czy na niskowęglowodanowym żywieniu, to dobra insulina to jest poniżej 5. Także znowu tutaj jest różnica. Także to wszystko trzeba jakby mieć na uwadze. Ja na przykład jak mierzę sobie cukier, to mam go zazwyczaj poniżej 70, czasem nawet jakieś 58, 60 i mi już się świeci po prostu na glukometrze, że mam hipoglikemię, ale ja wiem, że jej nie mam i dobrze się z tym czuję, bo po prostu mam niskie poziomy glikemii, dlatego że jestem już dobrze zaadaptowana do stanu glukozy. Dobrze, kolejne pytanie, ENS. Chciałam zapytać, bo nikt w dopuszczalnych owocach, oczywiście z umiarem, nie wspomina o pomelo, a ma ono mniej węglowodanów w 100 gramach niż na przykład borówka amerykańska. To jest bardzo dobre pytanie i też chciałabym się odnieść do tego znowu ogólnie. Czyli nie będziemy mówić tylko o pomelo i ile ono dokładnie ma węglowodanów, czy o borówce, tylko o tym, że tak naprawdę mamy pewne, też na przykład u mnie możecie znaleźć, pobrać listę keto produktów chociażby, czy listę produktów na ketoadaptację. Ale to są pewne ogólno przyjęte schematy standardowe. Natomiast nie ma, jakby nie możemy powiedzieć, że jakiś dany produkt, dany owoc, dane warzywo jest keto albo nie jest keto, bo to jakby będzie duże uproszczenie. Tak naprawdę jakby to, czy możesz to jeść, zależy od tego, czy dobrze się po tym czujesz i czy jeżeli Twoim celem jest pozostawanie w stanie ketozy, to czy na koniec dnia Ty w tym stanie ketozy jesteś. Czyli można tam zjeść i pomelo, można zjeść buraka, można zjeść dynię, można nawet zjeść ziemniaka, jeżeli komuś to służy i w tym swoim dziennym bilansie albo czasem tygodniowym bilansie jakby utrzymuje się na tym poziomie węglowodanów, który nie wyrzuca go ze stanu ketozy. No bo na samym początku dla kogoś to może być 20 gramów węglowodanów netto, ale później dla kogoś to może być 50 gramów, a może i 100, a może więcej, na przykład dla osób bardzo aktywnych fizycznie i elastycznych metabolicznie. Także tutaj spokojnie pomelo się zmieści i ja bym chciała, żebyście po prostu pamiętali o tym i nie sprawdzali każdego produktu jakby pojedynczo, czy on może być, czy nie może i się nad tym zastanawiali, tylko popatrzyli jakby na ten cały temat szerzej i po prostu sobie to testowali. Jeżeli bardziej Ci smakuje pomelo niż borówka amerykańska, no borówka na pewno ma więcej przeciwutleniaczy, ale przeciwutleniacze są też w wielu innych produktach i same ciała ketonowe mają przeciwutleniacze. Więc jeżeli wolisz pomelo i dobrze się z tym czujesz i dobrze to wpływa na Twoją głowę, to sobie jedz pomelo i po prostu testuj to i dopasowywuj do siebie. Na dzisiaj to tyle. Mamy jeszcze kolejne pytania, także mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że w komentarzach oczywiście możecie pytać. Tylko zanim zapytacie, to warto też jakby gdzieś tam sprawdzić, czy wcześniej te tematy się nie pojawiały, bo jednak już dużo tych filmów nagrałam i wiele, myślę, wątpliwości sobie już tutaj rozwialiśmy i dyskutowaliśmy również w komentarzach na ten temat. Także czasem, jak nie odpowiadam na jakieś pytanie, to znaczy, że prawdopodobnie ono się już przewijało kilka razy na kanale i też nie będziemy w kółko jakby mówić o tym samym, bo ciekawych nowych pytań jest wciąż dużo. Dobrze, dziękuję Wam za dziś, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. Cześć!